Witajcie drodzy widzowie, Areko 265, kłaniam się nisko, zapraszam Was na spotkanie Hiszpanii z Polską w ramach kariery menedżerskiej reprezentacji Polski Arkadiusza Kotnowskiego sezon pierwszy. Kłaniam się nisko w tym samym folderze, to jest Real Madryt, jest też reprezentacja Polski i dlatego przechodzimy do drugiego meczu, który wczoraj nagrałem, pierwszy mecz, był to Portugalia Polska, teraz przechodzimy do meczu Hiszpania Polska. Witamy Państwa niezwykle serdecznie. Zapraszamy na słoneczny 65. historią stadion Santiago Bernabeu w Madrycie, którego kibicom piłki nożnej chyba przedstawiać nie musimy. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski, obok mnie na stanowisku dla komentatorów jest Jacek Laskowski. A przed nami mecz eliminacji Mistrzostw Świata. Każdy piłkarz marzy, by zagrać w tym turnieju, więc stawka dzisiaj jest ogromna. Jacku przewiduje wyśmienity piłkarski spektakl. Po postawie w fazie grupowej można rozpoznać prawdziwych profesjonalistów. Na finał pucharu zmobilizuje się każdy, ale żeby do niego dotrzeć, najpierw trzeba umieć wygrywać takie spotkania jak dzisiaj. Zobaczmy, jak im pójdzie. Na dzisiejszy mecz. Formacja ataku z klasyczną dziewiątką i system 4-3-3 to równowaga między poszczególnymi formacjami. Przy takim podziale ról można zachować dyscyplinę taktyczną i wykorzystać atak na pamięć, a przy zgranym zespole może to przynieść fantastyczne efekty. Dobra, skład zobaczycie już w tym. Wybaczcie, że pominąłem nasz skład. Aj, wybaczcie, że pominąłem prezentację składa, ale po prostu już mi się nie... David Silva. Zresztą, nasz skład widzieliście tam na grafice przez moment, to będziecie wiedzieć. No dobra już! Ciulu! Chodź gdzie? Do środków. Nie bawi się, nie bawimy się tak... sędziego po faulu przy tym ślizgu. Prowadzą piłkę do gry rzutem z autu. Grzegorz Krychowiak. Teraz Lewandowski. Sędzia szybko zdecydował się użyć gwizdka. Jak to się skończy? I sędzia sięgnął po żółtą kartkę dla obrońcy. Ten faul kwalifikował się nawet na czerwoną. Maciej Rybus. Odwaga. No, nie dał się bramkarz pokonać. Świetne wyczucie. Idź ty, kurde, ajtorze jeden. Halo, panie sędzio, druga kartka się należałaby, bo nie mogę, czemu... Gerard Moreno, słabo obrońca atakujący minął go bez trudu, próbowali, ale piłka poza boiskiem, rzut rożny. Dobra, jest poróżnym, więc gwizdek i do środku od razu, a nie czekasz jak kuźwa. Na panienka na wydanie. Pique. Okej. I teraz bardzo ważny przechwyt. I mamy rzut wolny dla Polski. Kurwa, czekałem jak panienka na wydanie z tymi wykonywaniami rzutu różnego. Szansa na groźną akcję. Ty... Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. Dobra, cisnąć, cisnąć i tu w końcu... Nie mogę wierzyć, że po tej sytuacji tablica...
Kibice odetchnęli z ulgą. Wynik remisowy wisiał przez chwilę na włosku. Teraz głośno dopingują swoich. No nie no! Prostopadłe podanie. Jak oni się ruszają, jak... spróbować szczęścia! Bardzo złe wykończenie. Uderzył mocno, żeby bramkarz nie zdążył zareagować, ale zdecydowanie przedobrzył. Zresztą proszę na niego spojrzeć. Sam doskonale wie, że powinien był to lepiej rozwiązać. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Jest! I tym trafieniem Robert Lewandowski otwiera nam wynik tego spotkania. Dobranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. Obrona popełniła błąd, który skwapliwie wykorzystał. Co tu dużo mówić, świetna indywidualna akcja. Pokazał pełnię swoich możliwości i nie dał żadnych szans bramkarzowi. Piłka znowu w grze. Reprezentacja Polski prowadzi. Przechwycona piłka w środkowej części boiska. Ciekawe, jak to rozwiążą. Świetnie odebrała przeciwnikowi piłka. Nareszcie. No, dobrze przeczytał to obrońca. A no, panie sędzio! Powinien wylecieć za to z boiska, ale oczywiście sędzia nie, pobłażliwy jest oczywiście. Musi być gol. Zaryzykował, ale z ogromnym wyczuciem przejął piłkę. Fantastycznie sobie poradził. Prawdziwa klasa. Sergio Busquets. Żeby tak naciąć pikę na faulu. Oddali piłkę rywalom. Wciąż Robert Lewandowski. Robert Lewandowski! Broni bramkarz, ale piłka w końcu. No nie, no kurwa, to powinien być dwa. To powinno być dwa. Kopę przy piłce. Po pierwszych 45 minutach. Dobra, lewy zmęczony, to go zmieńmy. Dobra, wejdziesz, Milik. Drużyny już na boisku. Za chwilę zaczną drugą połowę spotkania i przypomnę, jakże ważną dla nas informację. Polska prowadzi. Ech, przepuścił przeciwnika Sergio Ramos. Ależ to była okazja. Jest. Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wybiegł go w pole. Piękna, indywidualna akcja. Wykorzystał błąd obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Fantastyczny pokaz umiejętności i kapitalne wykończenie. Drugi gol, mamy 2-0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Ładny przerzut teraz. Grają cierpliwie, czasu mają coraz mniej, ale strata do rywala spora. No i powstrzymał akcję. Ale to było nogą, nie ręką. Udanie broni, piłka cały czas w grze. Trudno uwierzyć, że tam nie padła bramka. Na takim poziomie naprawdę chyba nie można oczekiwać lepszych sytuacji. Teraz Moreno. Kopę teraz z piłką. Zajechał.
znakomity przechwyt. Przejęli piłkę, jest szansa na kontratak. Milik ma szansę. Gol, mamy bramkę. Jest, tutaj się strzela, tak. Dobre podanie. I strata piłki. Ale śliczne podanie. Próbują ataku bokiem boiska. Mamy dośrodkowanie. Ma tam to strzelić. Oddalają grę od strefy obronnej. Będą szukać teraz okazji do kontry. Dobrze zachował się obrońca. Interweniuje i wybija na aut. A więc mamy zmianę. Może spróbować uderzenia na bramkę. Skuteczna obrona bramkarza. Piłka nadal w grze. Zabrał piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. Durny. Rezultat odzwierciedla boiskowe wydarzenia. Zespół zdecydowanie prowadzi i co rusz stwarza sobie kolejne sytuacje. Tracą piłkę po tym podaniu. Jeszcze 15 minut do końca nowego czasu gry. Marco Asensio. Koke. Wojtek Szczęsny obronił bez najmniejszego problemu. Kędziora. Kamil Jóźwiak. Milik. Ciekawe jak to rozwiąże. Znakomicie, będzie szansa. Gol! Jak? Jakby tak grali podczas Euro, to byśmy wyszli z grupy. Znowienie od środka, tu już chyba nic się nie wydarzy. Bezdyskusyjne prowadzenie. Jeszcze 8 minut do końca regulaminowego czasu gry. Jordi Alba. Oddali piłkę. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Dobra okazja, by dośrodkować piłkę. Gerard Moreno. No, nie popisał się teraz. Bardzo słabe wykończenie akcji. Tak, zmarnował doskonałą sytuację z bliska. Menedżer nie wygląda na zadowolonego, ale trudno mu się dziwić. Polacy atakują. I przejmuje piłkę bez fauli. Dziękuję za uwagę, to wszystko na dziś. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji z dzwoneczkiem, łapek w górę, komentarze, trzymajcie się. Cześć, pa, słyszymy się jutro. Jutro słyszymy się w czym innym. Do jutra, trzymajcie się, pa.